Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Geekner News. Dzisiaj recenzja zestawu 7569 z serii Prince of Persia, The Sands of Time, które to było robione na wzór oczywiście disneyowskiego filmu o przygodach księcia Dastana, a film oczywiście był wzorowany na popularnej serii gier komputerowych Prince of Persia, no bo jakby inaczej. Mamy tutaj takiego battle packa, którego udało mi się całkiem nowego, nieodpakowanego kupić za chyba 40 parę złotych. Podpatrzyłem swego czasu u Maćka i stwierdziłem, że też to chcę, więc sobie kupiłem. No i bang, złożone. Jeśli chodzi o zawartość samego pudełka, za tą cenę to przyznam szczerze, że grzech nie kupić. Mamy tutaj taką instrukcję bardzo cieniutką, złożoną na pół, no bo i co tutaj właściwie składać? Sama instrukcja składania tego zestawu jest przedstawiona raptem w kilku krokach, więc wcale nie byłoby wstydem, gdyby ona była taka jak w polibagach. Mamy tutaj 11 kroków składania razem ze spisem części, reklamą Lego klubu i tym wrzeszczącym dzieciakiem, który zazwyczaj się pojawia. A co mamy w zestawie? Ano, mamy właśnie wspomnianego wcześniej księcia Dastana, dwóch zakapiorów, kościotrupa, trochę zwierzątek, kawałek pustyni i krzaka. I tyle. Ale aż tyle, bo w tej cenie to naprawdę jest spoko. Dobra, to ja w takim razie zacznę może od naszego głównego bohatera. Książę Dastan, przyznam szczerze, jest figurką, która prezentuje się wyśmienicie. Zresztą w ogóle wszystkie te figurki prezentują się wyśmienicie. Z przodu ma naprawdę bardzo, bardzo bogato zdobiony torsik. Nóżki również, zobaczcie, tutaj pełno takich emblematów, złoceń i całkiem przyjaźnie wyglądająca główka. Z przodu wygląda w ten sposób, z tyłu jest taka już, wiecie, bardziej angry. No i jeśli chodzi o samą fryzurkę, to szczerze mówiąc, no mniej więcej wygląda tak jak w filmie. Z tyłu taki oto uchwyt na dwie katany. Można było zrobić inne miecze, na przykład dedykowane dla tej serii, ale trochę Lego sobie poszło po bandzie. Szkoda. Ale mimo wszystko i tak wygląda to fajnie. Ja tylko oczywiście jestem wielkim wrogiem tych rzeczy, które montuje się na szyi pod główką minifigurki, dlatego że mimo wszystko one wydłużają szyję, która wygląda nieproporcjonalnie, a nawet bym się pokusił, że nieco debilnie, ale nie da się tego inaczej rozwiązać. Dobra, oprócz Dastana, który siedzi na koniu, mamy dwóch zakapiorów. Jeden jest taki, a drugi taki jak widzieliście, ale przyjrzyjmy się temu pierwszemu. Wyposażony w młot, znaczy w topór, taki duży, fajny. I on mi się strasznie podoba, ten topór, dlatego że ma taką strukturę takiej trochę jakby stali damasceńskiej. Jeśli nie wiecie, to sobie sprawdźcie, co to jest. To jest taka stal kuta z wielu, wielu warstw i wtedy robi się taka faktura. Nie do końca taka jak tutaj, bo to bardziej przypomina nawet jakiś marmur, ale mam wrażenie, że to właśnie taką mniej więcej stal damasceńską miało imitować. Wygląda to naprawdę uroczo. Sam zakapior jest taki chyba fioletowy, ale poprawcie, bo pamiętajcie, że ja czasem z kolorami mam problem. Ma fajny turban na głowie. Z tyłu szału nie robi. Z przodu ten nadruk też to jest, powiedzmy, taka sobie śmieszna zbroja, ale bardzo ładnie wygląda ta główka z tą opaską na oku. Fajny taki wkurzony wyraz twarzy, ciekawy zarost. Z tyłu nie ma alternatywnej opcji, więc minka jest tylko jedna, ale sam turban i ogólnie rzecz biorąc wygląd tej postaci robią robotę. Mnie się to bardzo podoba. Drugi zakapior, no to jest gość, który chciał być Wolverinem, ale też mu nie wyszło chyba. Turban identyczny jak w przypadku tamtej postaci. Niestety nóżki no jednolite, czarne i sam tors też nie robi jakiegoś wielkiego szału. Mamy tutaj takie wykończenia włóczni, te wszystkie, albo groty strzał, nie wiem co to dokładnie jest. Na rękach ma takie właśnie pazury z ochraniaczami, dodatkowo taki naramiennik nabity ćwiekami i z tyłu, no te plecki też są takie sobie, ale całokształt z tym wyposażeniem, z turbanem, właśnie z tymi naramiennikami nabitymi ćwiekami naprawdę robią wrażenie i mnie się to podoba. No i oprócz tych trzech figurek mamy jeszcze oczywiście kościotrupa, który no jest taką półfigurką, dlatego że nie jest to wyróżniane na pudełkach, ale kolejny kościotrup zawsze spoko. Mamy konia. To jest jeszcze stary koń, czyli nie ten, któremu wygina się dupcia i który robi fajne patata i fikołki. I ma jeszcze oczywiście kanciasty pyszczek, więc ruchy jedynie może wykonywać głową, ale ten koń jest naprawdę przepięknie zdobiony. Zobaczcie, taki no jakby perski dywan, ta cała narzuta na koniu, nie wiem jak to się nazywa,
Moja żona kiedyś jeździła konno, ale ja jakoś tak nigdy nie miałem zapędu w tym kierunku. Ten koń naprawdę bardzo ładnie się prezentuje i wielkim plusem na pewno tego zestawu jest to, że to nie jest właśnie taki zwykły czarny koń, bo jak dobrze pamiętam, Lego zazwyczaj stosowało trzy kolory koni. Był czarny, brązowy albo biały. No i oczywiście miał standardową uprząż, uzdę i tak dalej, a ten ma naprawdę bardzo, bardzo ładne zdobienia i bardzo żałuję, że to nie jest ta nowa wersja konika, bo on by wyglądał jeszcze ładniej i jakoś tak przyzwyczaiłem się już do tych nowych koni i ten się wydaje taki trochę duplowaty, ale z drugiej strony cały sentyment i nostalgia, no, wspomnienia dzieciństwa. Mój pierwszy koń z Lego był biały i był pogryziony trochę tutaj po głowie, bo miałem chyba 3 lata, jak go dostałem i jak coś się blokowało albo mu wkładałem, bo robiłem takie dziwne wyposażenie na głowę, to później on był trochę obgryziony. Oprócz konia mamy jeszcze dwa zwierzątka, czerwonego wunsza. Wunsz oczywiście nie różni się niczym innym od pozostałych wunszów z Lego, tylko różni się kolorem, bo na przykład nie jest żółty czy zielony, tylko czerwony. No i mamy również skorpiona w kolorze czarnym, identycznego jak na przykład kiedyś otrzymaliśmy w magazynie Lego Ninjago. I tutaj otrzymujemy taką skromniutką bardzo budowlę. Wystają takie... ta dzida ma być tutaj, znaczy włócznia, dobra. Mamy takie dwie włócznie wystające z tej ziemi i w sumie nie wiem, czy to ma być jakby fragment palisady czy coś, no ale okej. Tutaj mamy krzaczka w takim kolorze jasnozielonym, więc też plus, bo to nie jest ten standardowy kolor krzaczka, także zawsze na propsie. I tutaj mamy taką skrytkę, w której są dwa takie oto rubin i szmaragd chyba, bo ten jest czerwony, a ten jest chyba zielony, jak się nie mylę, więc mamy rubin i szmaragd, bo szmaragdy są zielone, rubiny czerwone, no, chyba że Rubin Kazań, klub piłkarski. No i tyle z bawialności i funkcjonalności, więc nic więcej tutaj się nie znajduje. W każdym razie, jeśli macie możliwość znalezienia tego zestawu za 40 parę złotych, to przyznam szczerze, że ja bym się nawet nie zastanawiał kolejny raz, dlatego że jest kościotrup, jest wąż, jest skorpion, są te kryształki, mamy troszeczkę zieleni, 3 naprawdę bardzo fajne figurki i tego zarąbistego konia, który, no, fakt faktem, jego użycie będzie ograniczone do takich tylko klimatów bliskowschodnich, ale mimo wszystko wygląda to bardzo ładnie. No i cóż, dzięki za uwagę, na dzisiaj to tyle, cześć!